Siemanko, chwilę mnie nie było z różnych powodów, więc dziś wracamy z tym oto blokiem, na którym pokażę Wam, jak zbudować mocne 1 GFE do Lexusa IS200 lub innych samochodów, do których chcecie wsadzić sobie taki silnik. Zaczniemy sobie naszą serię od bloku, skończymy na głowicy, wiadomo, i o sprzęcie. To, co tutaj mamy, to jest nasz standardowy blok z Lexusa IS200 z manualną skrzynią biegów. Poznać to można po tym, że mamy tutaj dodatkowe wyjście wodne do chłodzenia oleju, z którego idzie sobie wężyk do fabrycznego wymiennika ciepła. Automat tego wymiennika nie ma. I co będziemy teraz z tym blokiem robić? Ogólnie tak, blok już jest po zrobieniu płaszczyzny i przehonowaniu. Dodatkowo silniki, gdy robimy silniki na duże moce, akurat my rozwiercamy magistrale olejowe po to, żeby puszczały więcej oleju. I tak oto mamy rozwierconą tą magistralę, która idzie w tym miejscu. Jest to magistrala tłocząca z pompy olejowej do filtra. Także mamy rozwierconą magistralę olejową, która idzie sobie tutaj w poprzek silnika, w zasadzie w jego wzdłuż, i to jest główna magistrala olejowa, która zasila nam panewki wału korbowego. My te magistrale rozwiercamy z 12 mm fabrycznych na 15 mm. Matematykę zostawiam Wam, bo przyrost powierzchni tego kanału jest olbrzymi w stosunku do tego, co było, mimo że to tylko 3 mm na średnicy. Poprawić trzeba jeszcze kilka rzeczy, które możecie zrobić nawet, a w zasadzie zalecam zrobić nawet, gdy macie nierozwiercone te magistrale. Poprawić trzeba przede wszystkim to wyjście olejowe, które znajduje się pod filtrem oleju. Jak sobie zobaczycie, w tym kanale jest dość spory próg. Ja teraz świecę w tą magistralę od strony pompy oleju i to, co musimy zrobić, to wygładzić to za pomocą frezu, wyprostować sobie trochę to wyjście, żeby olej miał łatwiej dostać się do filtra. To jest pierwszy krok. Kolejnym krokiem, który poprawia trochę przepływ oleju, jest wyprostowanie także tych tutaj wyjść, zaokrągleniem krawędzi w tą stronę, ponieważ pompa tym kanałem zasysa olej w tą stronę, więc jeśli zlikwidujemy tutaj uszko, które mamy na krawędzi, to nam poprawi możliwość zasysania tego oleju. To samo wypada zrobić sobie w tym miejscu, żeby olej mógł łatwiej wpłynąć do filtra. Z rzeczy bardzo ważnych w 1 GFE, tu znajduje się główna magistrala olejowa, jak widzicie, jest tutaj gwint. Są tu wkręcone korki po obydwu stronach bloku. Po jakichkolwiek obróbkach tego silnika te korki należy wykręcić i koniecznie dokładnie wymyć tą magistralę, bo jeśli tego nie zrobicie, to skończy się syfem w panewce i awarią tejże, a nie chcielibyśmy tego zrobić, zwłaszcza w silniku, w który wsadzamy jakieś większej ilości gotówki w postaci kutych części i dużych pieniędzy w obróbkach. Jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba zrobić z tym blokiem, ale to pokażę Wam, jak obrócę go do góry nogami. Dobra, zabieramy się do pracy. Żeby rozwiercić ten kanał, będziemy potrzebować paru narzędzi. Przede wszystkim jest to taki freskulka. Niczym innym tam za bardzo nie dojdziemy w ten kanał w filtrze. Takie frezy nie są tanie, to można kupić nowe za kilkanaście złotych na Allegro czy tam na Oilixie gdzieś od kogoś. No i potrzebować będziecie do tego jakiejś szlifierki prostej, może być to pneumatyk. Ja mam takiego elektryka, mam też kablowego. Da się to zrobić też wiertarką, ale zajmie Wam to trochę mniej, więcej czasu przez to, jakie prędkości wiertarki rozwijają.
Jak teraz sobie zobaczycie, nie ma tam już żadnego uskoku. Otwór jest bardzo mocno poszerzony w stosunku do tego, jak wyglądał on fabrycznie. Można pokusić się też o zaokrąglenie tego kanału tam w środku. To jest kanał zsawny do pompy, ale do tego trzeba mieć bardzo długi frez, żeby się tam dostać do środka, bo no, trzeba wsadzić tam dosłownie 5 cm do środka ten frez. Z rzeczy, które polecam jeszcze poprawić, a jest to zrobić bardzo prosto, to jest rozwiert tych otworów, które są tutaj w łożu wału. Te otwory zasilają nam wał korbowy w olej, czyli jednocześnie zasilają też panewki korbowodowe i główne poprzez wał. Problem z tym otworem jest taki, że one mają tutaj 7 mm, ale w środku zwężają się gdzieś tam do 6,5 mm. Warto jest sobie to rozwiercić i rozwiercamy panewki stopy od 1 do 6, bo siódma stopa jedyne co robi, to zasila tylko panewkę główną. Więc te stopy są dla nas ważne po to, żeby dostarczyć jak najwięcej oleju do panewek korbowodowych. Potrzebujemy wiertło 7 i tam dosłownie na kilku milimetrach jest taka dość drobna zwężka. Wsadzając sobie tutaj wiertarkę od tej strony, bez problemu poczujecie, gdzie to wiertło Wam się zapiera. I tak oto wygląda w pełni przygotowany blok pod duże moce, po to, żeby nie mieć problemów z układem smarowania. Musimy to teraz umyć, dokładnie wyczyścić wszystkie kanały, bo jeśli coś tam zostanie, to pamiętajcie, że to się zostanie na panewkę. Więc trzeba to wszystko dokładnie wyczyścić. Czym to zrobić? Myjka ciśnieniowa, nie wiem, obojętnie. Możecie nawet zabrać taki blok na myjnię samochodową i na przypale go na bez dotyku umyć. Ważne jest to, żeby wyciągnąć wszystko, co tam znajduje się w kanałach i żeby nic tam nie zostało. Są do tego też wyciory, którymi możecie sobie to przeczyścić i na pewno wyszczotkować. Ja zobaczę, z racji, że jest już zimno, zobaczę, czy blok mieści mi się do myjki kabinowej. Jeśli mieści mi się w myjce kabinowej, to przelecę go w myjce kabinowej detergentem, a potem na sucho przepłukam go czystą wodą. Najlepiej byłoby to zrobić destylowaną, żeby nie zostawić korozji, ale jeśli szybko zetrzecie tą wodę, zdmuchniecie, to nic się tam nie stanie. Poza tym powierzchowna korozja, taka w sensie nalot rdzy na czystym żeliwie, pojawia się dosłownie po 30 sekundach od starcia wody, więc tym się kompletnie nie przejmujcie, jeśli będziecie silnik składać od razu. Jeśli nie będziecie, koniecznie zasmarujcie tuleje czymkolwiek. Tak naprawdę WD-40 bardzo dobrze się spisuje, bo WD-40 ma odpychać wodę.
To by było na tyle w tej części filmu. W następnej pokażę Wam, jak wsadzić panewki, jak wsadzić wał, jak zmierzyć luzy na panewkach i jak złożyć układ korbowo-tłokowy. Do zobaczenia. Na razie.